Akta zła. Odcinek czwarty. Rzeźnik z Niebuszewa. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył, można powiedzieć, postaci legendarnej. Postaci, którą lata temu straszono niegrzeczne dzieci i którą postrzegano jako wcielenie największego zła. Mowa o pierwszym seryjnym mordercy powojennej Polski. Józefie Cypku, zwanym Rzeźnikiem z Niebuszewa. A oto krótki cytat fragmentu z policyjnej notatki spisanej po tym, jak funkcjonariusze dotarli do jednego ze szczecińskich mieszkań blisko 70 lat temu. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na talerzach serce i wątroba ludzka. Tak, ten opis bez wątpienia brzmi jak z jakiegoś horroru. Kim zatem była osoba, która przyczyniła się do tak makabrycznej zbrodni? Jak do niej doszło i czy stał za tym jakiś konkretny motyw? Kim był więc Józef Cypek, a właściwie Józef Cypek, bo tak się pierwotnie nazywał? Przyszedł na świat w 1895 roku w Opolu. Jego matka Jadwiga z domu Śliwa była Polką, zaś jego ojciec Józef Cypek Niemcem. Mimo że sam Józef od zawsze uważał się za Niemca, w aktach procesowych napisano, że był Polakiem. Od najmłodszych lat doskonale mówił zarówno po polsku, jak i po niemiecku, a po ukończeniu szkoły podstawowej zdobył fach ślusarza. Tuż po wybuchu I wojny światowej zaczął pracować w swoim zawodzie na kolei. Nie był tam jednak lubiany. Zawsze cichy i spokojny, trzymał się na uboczu i stronił od ludzi. W 1915 roku Józef został powołany do wojska i wysłano go na front. Doznał tam ciężkich obrażeń, wskutek czego amputowano mu nogę na wysokości kolana. Za swoje zasługi został jednak nagrodzony 2 medalami. Po powrocie z wojny przez jakiś czas był członkiem Komunistycznej Partii Niemiec, za co został później skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności w berlińskim więzieniu. Po wyjściu na wolność powrócił do pracy na kolei i ożenił się z Polką, która urodziła mu 2 synów. Gdy we wrześniu 1939 roku wojna wybuchła kolejny raz, Józef zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. Jednak ze względu na swoje kalectwo nie został przyjęty. Był jednak bardzo dumny ze swoich synów, którzy trafili na front. Jego radość nie trwała długo i wkrótce została brutalnie przerwana. Dowiedział się, że jego starszy syn poległ na froncie wschodnim, zaś młodszy zginął podczas działań wojennych na Śląsku. Pogrążonemu w żałobie po synach Józefowi życie zadało jednak kolejny bolesny cios. Podczas bombardowania Opola przez wojska alianckie 18 grudnia 1944 roku zginęła również jego żona. Utraciwszy całą swoją rodzinę, Józef Cypek został sam. Postanowił zmienić miejsce zamieszkania, a jego wybór padł na Szczecin. W tamtych czasach żyło tam sporo Niemców, wśród których Cypek miał znajomych. Między innymi 2 niemieckich rzeźników, którzy na pobliskim targu handlowali bigosem. W tamtym okresie Szczecin był miastem bardzo niebezpiecznym. Spotkać w nim można było wielu niedobitków niemieckich oddziałów czy Rosjan, którzy często dobierając się w najróżniejsze bandy łupili kogo tylko się dało. Po przejęciu przez Polaków władzy nad miastem 5 lipca 1945 roku rozpoczęły się wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców. Cypek na wszelkie sposoby próbował opuścić miasto, jednak nie uzyskał na to zgody polskiej administracji. Był Polakiem z fachem w ręku, a polskie władze potrzebowały takich fachowców jak on przy odbudowie zniszczonego miasta. Wkrótce potem otrzymał dokumenty, w których jego imię i nazwisko zmieniono z Józef Cypek na bardziej polskie, Józef Cypek. Otrzymał również mieszkanie na ulicy Wawrzyniaka i podjął pracę jako ślusarz w zajezdni tramwajowej. Ożenił się też z miejscową Niemką, Helgą, zwaną w swoim środowisku jako Margarita. Pracowała ona jako prostytutka. Helga ze względu na swoją działalność została jednak aresztowana i trafiła do więzienia. Sam Józef zaś został przeniesiony do kamienicy na ulicy Wilsona 7, dzisiejsza ulica Niemierzycka 7, i zamieszkał na parterze pod numerem 3. Znajdowała się ona w okrytej złą sławą dzielnicy Niebuszewo, gdzie władze umieszczały obywateli postrzeganych jako ci z gorszej kategorii. Kierowano tam drobnych przestępców, a później także Niemców i Żydów. Po wszystkich tych wydarzeniach natura Cypka nie uległa jednak zmianie. Wciąż był samotnikiem, unikającym ludzi, wyzbywając się przy tym kontaktów. Wśród mieszkańców kamienicy miał opinię dziwaka, który często krzyczał na osoby zakłócające spokój w sąsiedztwie. Najbardziej przeszkadzają mu bawiące się dzieci i plotkujące pod jego oknami kobiety. Uwagę jego sąsiadów przykuła jedna rzecz. Cypek często znikał na całe noce, nikt nie wiedział jednak co robił i dokąd chodził. Po pewnym czasie do mieszkania Józefa wprowadził się młody mężczyzna. Chcąc pozbyć się uwagi dociekliwych sąsiadów, Cypek postanowił poinformować ich, że to niby jego zaginiony syn. Tym sposobem skutecznie zaspokajał ich ciekawość.
Po pewnym czasie mężczyzna zniknął i już nigdy więcej się nie pokazał. Nikt nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był ten młody mężczyzna. Od tego momentu Cypek stał się jeszcze bardziej gburowaty i zamknięty w sobie. Nie rozmawiał z nikim, a jego jedyną rozrywką były seanse filmowe w pobliskim kinie Młoda Gwardia, późniejsze kino Polonia. Gdyby nie późniejszy czyn, którego Cypek dopuścił się 11 września 1952 roku, najpewniej do końca życia pozostałby dla wszystkich jedynie niegroźnym dziwakiem. Wspomnianego dnia na ulicy Wilsona 7 Józef Jarosz, mieszkający w tej samej kamienicy co Cypek, wrócił do domu wcześniej niż zwykle. Zastał tam swoją sąsiadkę Zofię, która opiekowała się jego kilkumiesięcznym dzieckiem. Kobieta była umówiona z żoną Jarosza, 20-letnią Ireną. Jednak po przybyciu na miejsce zastała tylko dziecko, pozostawione bez opieki swojej matki. Uwaga męża Ireny przykuł fakt, że z domu zniknęło kilka rzeczy. M.in. pierzyna, koc, prześcieradło, garnitur i dwa męskie zegarki. Zaniepokojony mąż zaginionej niezwłocznie rozpoczął poszukiwania. W pewnym momencie postanowił zajrzeć przez okno do mieszkania Józefa Cypka. Niespodziewanie dostrzegł tam pierzynę, która należała do jego żony. Próbował dostać się do środka, jednak bez powodzenia. Zarówno drzwi, jak i okna były zamknięte, a Cypka najwidoczniej nie było w domu. Przybywał on w tym czasie w kinie na seansie filmu. Przerażony mężczyzna powiadomił więc milicję. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce postanowiono zaczekać za Cypkiem. Gdy ten wrócił bez najmniejszych oporów, wpuścił ich do środka, a tam oczom mężczyzn ukazał się makabryczny widok. W pokoju na kanapie leżały zwłoki kobiety z odciętą głową, rękami, nogami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce jej jedno udo przy szafie. Wnętrzności w wiadrze pod oknem. W kuchni na zlewie, krzesłach i drzwiach czerwone plamy, część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na stole na patelni niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek suszonego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Jarosz potwierdził, że zamordowana kobieta to jego żona. Obecny na miejscu zbrodni milicjant spisał wszystko w swoim raporcie. Po odkryciu makabrycznej zbrodni Józef Cypek został natychmiastowo aresztowany, zakuty w kajdany i odwieziony do aresztu. W sprawozdaniu jednego z lekarzy obecnych przy sekcji zapisano: sposób poćwiartowania zwłok, jednorazowe cięcia bez powtórzeń, równo postawach i wydobycie narządów wewnętrznych świadczą o pewnej fachowości sprawcy, prawnej technice cięcia. Władze postanowiły szybko i bezwzględnie rozprawić się z mordercą. Sąd zdecydował się jednak utajnić proces ze względu na obawy, że niemieckie pochodzenie oskarżonego może wywołać w Szczecinie antyniemieckie nastroje oraz doprowadzić do niepokojów społecznych i zamieszek, a nawet do pogromów mniejszości niemieckiej. Dwa dni po odkryciu zbrodni do sądu trafił akt oskarżenia Józefa Cypka, który został oskarżony o dokonanie zbrodni na tle seksualnym. Mężczyzna od razu do wszystkiego się przyznał, a podczas przesłuchań dokładnie opowiedział o szczegółach morderstwa. Zeznał wtedy, że 20-letnia Irena Jarosz od dawna mu się podobała, a gdy feralnego dnia zapukała do jego drzwi, aby pożyczyć szklankę mąki, Cypek postanowił wykorzystać sytuację i zaproponował jej odbycie stosunku płciowego w zamian za mąkę. Po usłyszeniu odmowy mężczyzna wpadł w amok i zatłukł kobietę młotkiem. Po dokonaniu zbrodni postanowił rozczłonkować ciało, a odciętą głowę zatopił w pobliskim jeziorze Rusałka. Resztę ciała zamierzał wynieść w częściach z domu i także zatopić. Proces rozpoczął się już 17 września 1952 roku i został błyskawicznie zakończony tego samego dnia. Przyznanie się Cypka do popełnienia zbrodni sąd uznał za jego ostateczny dowód winy. Wykazano również, że znaleziona w mieszkaniu Cypka książka medyczna wystarczyła do uzyskania wiedzy o metodach skutecznego rozczłonkowania ciała. Pojawiły się też obciążające Cypka zeznania sąsiadów. Jedna z kobiet, niejaka Wanda Tonder, opowiedziała milicjantom o tym, jak tuż po zaginięciu Ireny Cypek w bardzo ironiczny sposób ubolewał nad faktem, że, cytuję, Jaroszowa pozostawiła swoje dziecko na pastwę losu. Ostatecznie Józefa Cypka uznano za winnego i skazano na karę śmierci przez powieszenie. Skazany postanowił wykorzystać ostatnią możliwą deskę ratunku i zdecydował się poprosić ówczesnego prezydenta RP Bolesława Bieruta o łaskę, lecz ten odmówił i 3 listopada 1952 roku o godzinie 17.45 Cypek został powieszony. Fakty o Józefie Cypku wymieszały się jednak z mitami, wskutek czego jego śmierć na szubienicy dała początek nowej legendzie. Legendzie o rzeźniku z Niebuszewa, seryjnym mordercy i kanibalu, który z mięsa swoich ofiar przygotowywał bigos, a następnie sprzedawał go na miejskim targu.
Po pewnym czasie pojawiło się kilka motywów, na przykład motyw handlu ludzkim mięsem, gdzie niby Cypek miał sprzedawać swoim zaprzyjaźnionym rzeźnikom rozczłonkowane części swoich ofiar, głównie dzieci, które miały być zwabione do Cypka przez jego wspólniczkę, biletarkę z kina. Faktem jednak jest to, że Cypkowi udowodniono jedynie jedno morderstwo. I tylko to jest dziś pewne. Kilka tygodni po egzekucji rzeźnika postanowiono osuszyć jezioro Czusałka. Na dnie odnaleziono kilka ludzkich czaszek, głównie dziecięcych. W tamtym czasie ta wiadomość w błyskawicznym tempie rozniosła się wśród ludzi, a ci natychmiastowo połączyli szczegół z historią o rzeźniku z Niebuszewa. W kolejnym niepotwierdzonym motywie Józef Cypek przestał być półpolakiem i stał się czystym Niemcem, a w dodatku SS-manem. Przypomnijmy jednak, że Cypek był kaleką, miał protezę nogi i zbyt niski wzrost. To stanowczo wykluczało jego możliwość przyjęcia do SS. A co do legendy o ludzkim mięsie, nic nie wskazuje na to, że sam Józef Cypek mógłby sprzedawać wyroby z ludzkiego mięsa. Wiadomo jednak, że znał dwóch niemieckich rzeźników i pracownicę masarni, którzy to sprzedawali na szczecińskim bazarze Bigos. Nie ma jednak żadnych dowodów, że potrawa ta zawierała ludzkie mięso. W latach 1948-1951 grasował w Szczecinie nieuchwytny seryjny morderca, który swoje ofiary mordował, a następnie ćwiartował i podrzucał w różnych częściach miasta. Nie wiemy jednak, czy to rzeczywiście Józef Cypek był za to odpowiedzialny i prawdopodobnie nie dowiemy się tego już nigdy. Po rzeźniku z Niebuszewa zostały jedynie skąpe akta sądowe. Nie ma żadnej fotografii czy nagrań z procesu. Mieszkanie Józefa Cypka przez wiele lat stało puste. Okryte złą sławą miejsce sprawiało, że ludzie bali się w nim zamieszkać. Po jakimś czasie część lokalu przydzielono do sąsiedniego mieszkania. Mieścił się tam zakład szewski, a później lokal sprzedano prywatnej firmie. Kuchnia, w której odnaleziono rozczłonkowane zwłoki Reny Jarosz, została przerobiona na schowek gospodarczy i toalety. Na szczecińskim cmentarzu centralnym znajduje się zaniedbany bezimienny grób. Kwatera 11, rząd 8, numer grobu 5. W archiwach cmentarza mogiła ta jest opisana jako miejsce spoczynku Józefa Cypka. Zgadza się data urodzenia i śmierci. Nie ma jednak pewności, czy spoczywające tam szczątki należą do rzeźnika z Niebuszewa. I tymi oto słowami pozostaje mi zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję Ci, słuchaczu, za Twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszystkie źródła, z których korzystam przy opracowaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam Cię również do obserwowania podcastu na Spotify, a także zasubskrybowania kanału na YouTube. Z racji tego, że podcast istnieje od niedawna, wciąż jest mało znany, więc wszelka pomoc przy jego promowaniu, na przykład w formie subów czy udostępnień, będzie dla mnie bardzo znacząca. Z góry dziękuję. Na dziś to tyle z mojej strony i do usłyszenia w kolejnym odcinku, jak zwykle w każdą sobotę. Cześć!